internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Dostojni goście, szanowni uczestnicy 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Przypadł mi zaszczyt uroczystego otwarcia 36. finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jasło 2013. Możemy gościć Was, uczestników tego niezwykle ważnego turnieju, który kształtuje pewne postawy na drodze, uczy zachowań w ruchu drogowym. Jednym słowem, robi wiele dobrego dla bezpieczeństwa w komunikacji. Bardzo się cieszę, że tak licznie na tym rynku są zgromadzeni przedstawiciele różnych instytucji. Myślę, że taka plejada znakomitości tutaj w Jaźle to jest dla nas powód do wielkiej dumy. Chciałem osobiście bardzo serdecznie podziękować, że Państwo jesteście tutaj i chciałem podziękować Panu Józefowi Biernackiemu, bo tutaj ten jego duch społecznika, to ta wielka pasja spowodowała to, że właśnie dzisiaj w Jaźle się spotykamy. Bardzo dziękuję, Józefie, za to wszystko, co robisz dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i co ty robisz dla Jasła. Bardzo serdecznie raz jeszcze wszystkich witam w Jaśle i życzę niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo.